19 października odbyły się gnieźnieńskie uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie, które miało miejsce w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, zainaugurował pół godziny występ chóru prymasowskiego. W dalszej części odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, która sprawowana była pod przewodnictwem arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski. W swojej homilii nawiązał do postaci błogosławionego, którego historia jest przykładem umiejętnego wdrażania słów Pisma Świętego do życia codziennego. Po zakończeniu nabożeństwa w pobliżu świątyni dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik, który zostanie poświęcony błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Poświęcimy to miejsce z nadzieją na dobry projekt upamiętniający postać, życie i męczeństwo świętego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, prosząc o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrych działań. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który dał nam istnienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.